dalsza duszyczka jakoś tam w niebie sobie poradzi. A maluszkom może nie być łatwo. Dlatego trzeba im zapalić choć to jedno światełko, choć raz w roku. Przede wszystkim taka refleksja, że ja mogłem być na ich miejscu, a oni teraz na moim. W tym momencie, gdybym miała dziecko, to na pewno byłoby ciężko, ale postarałabym się jakoś zmotywować, żeby zapewnić mu byt. Ten film. O krzyżu, o obronie krzyża, tak. O obronie którego krzyża będziecie robić? Czy was to w ogóle interesuje? Teraz widzimy tylko ten krzyż, prawda, na teatralnym, no i przechodzimy obok niego, no krzyż, nie? Krzyż. Obecnie jak ktoś słyszy słowo krzyż i obrona, to kojarzy mu się to właśnie z tym, co się teraz dzieje pod Pałacem Prezydenckim, z taką kpiną. Ja myślę, że wy macie okazję zrobić świetną rzecz, a mianowicie udokumentować was w zderzeniu czy w stosunku do całej tej sytuacji. Więc my wam proponujemy, żebyście to zrobili za pomocą dostępnym wam środków, to znaczy aparaty cyfrowe, telefony komórkowe. ...28 kwietnia 1960 roku robotnicy zaczynają usuwać krzyż. Przed krzyżem zaczynają gromadzić się tłumy. Trudno się wypowiadać na temat czegokolwiek. No jednym słowem musimy nic na ten temat nie wiedzą, zgadzacie się? A jak zdobyć tą wiedzę w przypadku naszego krzyża? Dzień dobry, ja się chciałam zapytać, czy pamięta pani obronę krzyża w Nowej Hucie? Nie. A dlaczego pani tak nie chciała uczestniczyć w tym? Bała się pani, że będzie się zostać dzieciom? Ja miałam dziecko małe, stawałam przy oknie, bo to przecież tak ścierali te ciały do tatarki i to tak biegło strasznie, bo czy to dziecko mi całą noc przepłakało, że całą noc to dziecko. Jak się przygotować? Bo to też trzeba chyba z szacunkiem do całej sprawy podejść, prawda? Bo to też jest, kochani, ważne, bo wykpić coś to jest fajnie. Przyszli po mnie. Powiedziałem, że pójdę z nimi, jak się wyśpię, opowiada z błyskiem w oku pan Franciszek. Nie chcieli słuchać. Sami mnie ubrali i bijąc przy tym pałkami, zabrali mnie do mogiły.
gdzie był posterunek. A ja jednego kopnąłem między nogi i pręd się przewrócił, i ochoda wtedy na drugą stronę. Piękne rozruchy, kobiety uciekały tu po tych lotach, klatki przychodziły na drugą stronę. Żono tu goniło, później była straszna awantura. Nie wiem, bo ja później siedziałem 24 godziny. Około 2:30 w nocy krzyż się zapalił. I wtedy jakiś milicjant zaczął krzyczeć: krzyż wam się pali, dlaczego nie gasicie? Może on jeden zrozumiał, czym jest krzyż dla ludzi. Nie bójcie się też zadawać naiwnych pytań. Te naiwne pytania z waszej strony oczywiście będą jak najbardziej usprawiedliwione, bo wy macie prawo o wszystko pytać. Wiele osób wspomina to trochę jako wojnę. Pan też? Bardzo. Bliżej to było bardzo dużo. Przystojny mężczyzna i bije takiego młodego. Ja nie uczestniczyłam w tym. Nie. Ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Tylko takie bicie człowieka to mi się bardzo. Dlaczego zaczęliście bronić krzyża? Proszę pani, ja i na pewno wy też tak samo jesteście chowani. Przynajmniej tak powinno być w prawdzie. Jeżeli komuś się coś obiecuje, to się za 2 lata nie odbiera. Ja też tam byłam. Uciekałam przed milicją. Dopiero później ochłonęłam i się zastanowiłam nad tym. Przecież miałam 4 dzieci. To była młodość, ale zrobiłabym to jeszcze raz. Nie wiedziałam, że to było takie bardzo ważne dla ludzi, którzy uczestniczyli w tym. Bo to właśnie jest ten projekt, żeby inni, którzy o tym nie wiedzieli, żeby się dowiedzieli i żeby to zostało dla tych, którzy jeszcze żyją, którzy mogą to zobaczyć. A czy warto pamiętać? Warto. To jest historia. Sama ta jedność, ta solidarność tych ludzi.